Cześć. Jak pewnie już wiesz, w obwodzie elektrycznym możemy mieć jeden opornik albo kilka połączonych ze sobą. Jeżeli połączymy ze sobą kilka oporników, zwanych również rezystorami, to będą one stanowiły łącznie pewien opór nazywany oporem zastępczym. W tym nagraniu opowiem, jak liczyć opór zastępczy. Oporniki możemy połączyć ze sobą szeregowo lub równolegle. Mamy do czynienia z połączeniem szeregowym, jeżeli oporniki leżą ze sobą w jednej linii. Natomiast połączenie równoległe występuje wtedy, gdy prąd rozgałęzia nam się z jednej linii, np. w dwie, i na każdej z tych linii napotyka na opornik. W przypadku połączenia szeregowego, opór zastępczy Rz liczymy sumując opory poszczególnych oporników. Liczenie tutaj jest bardzo proste. Rz jest równe R1 plus R2. W przypadku połączenia równoległego, sumujemy odwrotności oporów poszczególnych oporników. Piszemy, że 1 podzielone przez obór zastępczy jest równe 1 podzielone przez obór pierwszy plus 1 podzielone przez obór drugi. Takie wzory na połączenie szeregowe i równoległe otrzymamy w przypadku dwóch połączonych ze sobą oporników. Aby obliczyć obór zastępczy w połączeniu równoległym, możemy prawą stronę równania sprowadzić do wspólnego mianownika. Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika otrzymamy, że 1 przez rz jest równe r2 przez r1, r2 plus r1 przez r1. R2. Jak widzimy, mianowniki są te same, więc możemy te dwa ułamki zapisać pod jedną wspólną kreską ułamkową. Czyli otrzymamy, że 1 przez Rz jest równe R2 plus R1 przez R1 razy R2. Czyli możemy teraz odwrócić stronami to wyrażenie i otrzymamy, że opór zastępczy Rz jest to R1 razy R2 podzielone przez R1 plus R2. Okazało się, że opór zastępczy w połączeniu równoległym jest równy ilorazowi iloczynu poszczególnych oporów i ich sumy. Przejdźmy do przykładu pierwszego. Mamy tutaj trzy oporniki takie same, każdy o wartości 10 omów, i wyłączone one są w taki oto sposób. Jakie jest to połączenie? Szeregowe. Opór zastępczy w takim razie będzie sumą tych trzech oporników, czyli opór zastępczy to będzie R1. Plus R1 plus R1. Czyli nasz opór zastępczy to 10 plus 10 plus 10, czyli 30 omów. Te trzy oporniki możemy zastąpić jednym opornikiem, który by miał 30 omów. Drugi przykład. Tutaj mamy dwa oporniki. Każde ma opór 100 omów. I połączone są w taki oto sposób. Jest to połączenie równoległe tym razem, i obór zastępczy liczymy już tutaj inaczej. 1 przez RZ, czyli przez opór zastępczy jest to 1 podzielone przez pierwszy opór plus 1 podzielone przez drugi opór. Piszę R2, bo no obydwa oporniki są nazwane R2, to jest oczywiście z opór zastępczy, czyli 1 przez RZ jest jak 1 przez 100 plus 1 przez 100. Tutaj mamy takie same mianowniki, więc już nic nie musimy sprowadzać, wystarczy tylko dodać liczniki. Otrzymujemy, że 1 przez RZ jest równe 2 przez 100. Odwracamy, otrzymujemy, że RZ jest równe 102, czyli 50 ohmów. Czyli w naszym układzie te dwa oporniki możemy zastąpić jednym o wartości 50 ohmów. Trzeci przykład jest bardziej skomplikowany. Tutaj mamy połączenie dwóch różnych przypadków. Te trzy oporniki tworzą nam fragment połączony szeregowo, natomiast te dwa fragment połączony równolegle. Aby wyliczyć opór zastępczy całości, możemy oddzielnie potraktować każdą z tych części. Zacznijmy może od tej części prawej. Widzimy tutaj trzy oporniki o rezystancji R1. I one połączone są w sposób szeregowy, więc najpierw policzymy opór zastępczy, ale tylko tych trzech oporników. Nazwę sobie rz powiedzmy Prim. I z racji, że to jest połączenie szeregowe, to po prostu dodaję te opory. Czyli R1 plus R1 plus R1. R1 jest równe 10 ohmów, czyli będę miał 10 plus 10 plus 10. Czyli 30 ohmów. Czyli już wiemy, że ten fragment możemy zastąpić jednym opornikiem o takim oporze. Przejdźmy teraz do tej części. Tutaj mamy dwa oporniki R2 połączone ze sobą równolegle. Z racji, że są one właśnie połączone równolegle, to liczymy opór zastępczy ze wzoru dla połączenia równoległego. Czyli to będzie 1 przez R2 plus 1 przez R2. Tutaj powiedzmy zrobimy Rz bis. I otrzymamy, że R1 przez Rz bis to jest jak 1 przez 100, bo te oporniki mają opór 100 plus 1 przez 100, co nam da 2 setne. Po odwróceniu Rz bis będzie równe 50 omów. Czyli ten fragment możemy zastąpić jednym takim opornikiem. Pytanie teraz, jak to razem połączyć? Nic prostszego, skoro ten fragment. Mogliśmy zamienić w jeden opornik 50-omowy, ta kreska jakby zostaje, a ten fragment w opornik 30-omowy. To co mamy finalnie? Połączenie szeregowe tej 50 tki tej 30. Więc opór zastępczy, ale tej już całości, czyli całego naszego układu. Będzie równy 50 plus 30, czyli 80 omów. W przykładzie czwartym mamy bardzo dużą część równoległą. W pierwszej gałązce mamy opornik R2, w drugiej opornik R2, a w trzeciej trzy oporniki połączone ze sobą szeregowo. Więc najpierw wyliczę opór zastępczy na tej gałązki. Gdy się skupimy tylko na tym, no to widzimy, że jest to połączenie szeregowe, więc wyliczmy opór zastępczy, ale tylko dla tej jednej linii. A zaraz i że to jest połączenie szeregowe, więc będziemy mieli sumę tych oporników R1 plus R1 plus R1. Plus R1. Każdy opornik ma 10 omów, czyli 10 plus 10 plus 10 da nam 30 omów. Czyli całą tą linię mogę zastąpić jednym opornikiem 30 omów. No to teraz możemy. Zauważyć, że mamy tutaj połączenie równoległe trzech różnych oporników. Tutaj jest opornik 100, 100, a tutaj też jest jeden opornik 30. No, bo przed chwilą te trzy oporniki zmieniliśmy w jeden o oporze 30. Mogę to jeszcze narysować. Ten pierwszy jest bez zmian, ten jest bez zmian, a przed chwilą te trzy zamieniliśmy w jeden o oporze 30. I mamy. Taki przypadek, czyli to, co tu jest zaznaczone całe na czerwono. I teraz policzymy opór zastępczy, ale tej właśnie części. Skoro to jest połączenie równoległe, biorę wzór 1 przez RZ powiedzmy prime, i otrzymuję 1 przez 100 plus 1 przez 100 plus 1 przez 30. Mogę dodać te dwa ułamki, czyli otrzymam dwie setne plus jedna. 30 to mogę sobie skrócić że jest to 1 50 Skoro tutaj mam, mam mianownik 50 a tu 30 To mogę Sprowadzić do wspólnego Mnożąc tutaj przez 3 tutaj przez 5 I otrzymamy 1 przez rz Prim Że jest to 3 150 Plus 5 150 Teraz mogę to Dodać i otrzymam 8,15. Odwracam licznik z mianownikiem i otrzymuję 158. A to jest c4. Napiszę 75,00. Oma. Czyli cała ta czerwona obwódka ma opór zastępczy 18,75. Czyli nasze zadanie uprościło się do takiego, że mamy tutaj opornik R1. 10 omów, kreskę i zamiast tej całości mamy jeden zastępczy opornik, przed chwilą wyliczony 18,75. Tu jest oczywiście połączenie szeregowe i obór, już zastępczy, już taki finalny. To jest dodanie tych dwóch oporników, czyli 10 plus 18,75, co nam da 28,75 oma. W ostatnim piątym przykładzie mamy dokładnie coś takiego i możemy wyróżnić tutaj część równoległą. Policzymy sobie tą część. 1 przez RZ Prim powiedzmy to jest 1 przez R1 plus 1 przez R1, czyli 1 dziesiąta plus 1 dziesiąta, co nam daje 2 dziesiąte, a po skróceniu 1 piątą. Odwracamy licznik z mianownikiem, RZ' idzie na górę 1 na dół i RZ' wychodzi 5 omów. To całe kółko możemy zastąpić jednym opornikiem 5 omów. Idziemy teraz tutaj, mamy również połączenie równoległe, ale jeszcze w środku tego połączenia mamy połączenia szeregowe. Więc zanim zrobimy te czerwone koło, najpierw wyliczmy opór zastępczy tej części, no i tej. Oczywiście widać, że to jest połączenie szeregowe, tutaj też dokładnie mamy te same oporniki, więc tutaj i tutaj wyjdzie nam tyle samo. Dla tej części żółtej będziemy mieli opór zastępczy będący sumą tych oporników, czyli 100 plus 100 plus 100, czyli 300. Czyli zamiast tej gałązki możemy pisać 300 i zamiast tej też 300. Czyli to nam się zmieni w coś takiego. I teraz liczymy opór zastępczy na tej części. Jest to połączenie równoległe, więc będzie opór zastępczy liczony w ten sposób. Opór zastępczy to będzie 302, czyli 150 omów, czyli już wiemy, że to całe koło możemy zastąpić takim jednym opornikiem. I teraz jak wygląda nasze zadanie. Tą część uprościliśmy do jednego opornika. Ten opornik jest. Bez zmian, czyli R1, czyli 10, a zamiast tej całości mamy jeden opornik 150. Więc opór zastępczy całego układu to będzie suma tych oporników, czyli 165 ohmów. Jako ciekawostkę pokażę Wam przykładowe oporniki. Na tym zdjęciu widoczny jest opornik przewlekany węglowy. Na dużych opornikach wartość oporu jest nadrukowywana na obudowie. W przypadku mniejszych rezystorów zamiast nadrukowane liczby widoczne są kolorowe kreski, dzięki którym możemy odczytać opór danego rezystora w oparciu o odpowiednią tabelkę. Na tym oporniku mamy pięć pasków. Najpierw zobaczymy, jakie kolory mają pierwsze trzy paski. Do każdego koloru przypisana jest inna cyfra, np. kolor czarny to 0, brązowy to 1, czerwony to 2, a zielony to 5. Nasz opornik ma pierwsze trzy paski w kolorach brązowy, czarny i czarny. Wypisujemy odpowiadające tym kolorom cyfry. Otrzymamy 1, 0 i 0. Te trzy cyfry tworzą liczbę 100. Czwarty pasek to mnożnik. W przypadku czarnego paska mnożnik wynosi 1. Czyli liczbę 100 mnożymy razy 1 i otrzymujemy ostatecznie 100. Czyli nasz opornik ma rezystancję 100 ohmów. Ostatni pasek określa tolerancję. I tutaj nie chodzi o tolerowanie laktozy, tylko o maksymalne procentowe odchylenie rzeczywistej rezystancji opornika od rezystancji znamionowej. W naszym wypadku kolor brązowy oznacza tolerancję 1%. Kolejny rezysor, pierwszy trzy paski, ma dokładnie w tych samych kolorach co poprzedni. Daje to nam liczbę 100, po prostu cyfry 1, 0 i 0. Czwarty pasek natomiast jest złoty. Kolor złoty czwartego paska oznacza mnożnik 1 dziesiąta. Stąd nasz opornik ma rezystancję 100 razy 1 /10, czyli 10 ohmów. Tolerancja również wynosi 1%. W naszych przykładowych zadaniach występowały oporniki o właśnie takich rezystancjach – 10 i 100 omów. Teraz zrobię małe doświadczenie. Posługując się rezystorami 10 i 100 omów, zbuduję układy, na których liczyliśmy opór zastępczy wcześniej w naszych przykładowych zadaniach. Następnie zmierzę opory tych układów posługując się multimetrem. Jest to urządzenie, które pozwala między innymi mierzyć rezystancję. Najpierw sprawdzimy ten opornik, czy rzeczywiście ma 100 omów. Bierzemy multimet, podłączamy, wychodzi 99,4, więc jest w porządku. Drugi opornik ma mieć 10, ma 10,2, więc też jest ok. Pierwszy przykład powinno wyjść 30 omów, wychodzi nam 30,1, więc jest jak najbardziej ok. Drugi przykład zbudowany był z dwóch oporników równoległych, 100 ohmów. Z obliczeń nam wychodziło 50 omów, tutaj 49,8, też jest jak najbardziej w porządku. Trzeci przykład, wychodzi nam 80 omów, tyle samo co... Obliczając oprócz zastępczy, czwarty przykład wchodzi nam 29,2, a powinno wychodzić 28,75. Piąty przykład: sprawdzimy najpierw prawą część równoległą. Powinno być 150, a jest 148,8, więc też jest w porządku. Lewa część równoległa powinno być 5, omów. jest 5,2, więc też jest w porządku. I jeszcze szeroko dodamy ten jeden opornik, powinno być 15. No i całość 165, mamy 163,8, więc też jest jak najbardziej OK.